Wracamy do kraju, który niestety w wielu miejscach przypomina krainę absurdu, bo jak wytłumaczyć przepisy, które mówią, w jednej rodzinie może być tylko jedno niepełnosprawne dziecko, a świadczenie na drugie już się nie należy? I jak wyjaśnić zachowanie polityków, którzy od lat są głusi na ludzkie dramaty, brakiem serca czy rozumu? Anna Morawska. Mateusz cierpi na porażenie mózgowe. Niedawno zmarła jego mama. Wychowuje go niepełnosprawny tata. Pan Jerzy nie dostaje na Mateusza świadczenia pielęgnacyjnego. 520 zł to jest mało w porównaniu do tego, co wydajemy na to dziecko, to nasze dziecko niepełnosprawne, ale z drugiej strony to 520 to też jest dużo i każdy pieniądz się liczy. Liczy się też dla urzędników. Pan Jerzy nie może otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ otrzymuje rentę, czyli posiada dochód. Skoro ma dochód, to tak jakby pracował, ale nie może zamienić renty na nieco wyższe świadczenie pielęgnacyjne, bo to należy się tylko rodzicom, którzy rezygnują z pracy. Pan Jerzy zrezygnować nie może, bo jest niezdolny do pracy. Nie trzeba karać tych osób, które po prostu nie dość, że są poszkodowane przez to, że nie mają pracy, są chore i to jeszcze mają na wychowaniu niepełnosprawne dziecko. Pani Iwona z Radomia ma dwóch niepełnosprawnych synów, ale świadczenie dostaje jedno. Absurdalne przepisy zakładają, że w rodzinie może być jedna osoba niepełnosprawna. Na drugą świadczenie się nie należy. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Ten przepis jest niezgodny z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości oraz zasadą wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Żaden z trzech ministrów odpowiedzialnych za politykę społeczną nie zdecydował się na rozmowę z nami przed kamerą, ale zapewniają, że pracują nad zmianą przepisów. Od 4 lat. Pan Jerzy zapowiada walkę o prawa niepełnosprawnych w Strasburgu. Anna Morawska, Panorama.